niedzielę w Paszowicach odbył się 5. Kaczawski Jarmark Wielkanocny zorganizowany przez Gminę Paszowice, Stowarzyszenie Kaczawskie i Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach. Impreza rozpoczęła się o godzinie 11. W kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej odprawiono mszę, a półtorej godziny później w świetlicy nastąpiło oficjalne otwarcie 5. Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego. Co roku na jarmarku prezentują się rękodzielnicy, artyści amatorzy, koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, stowarzyszenia lokalne z całego Partnerstwa Kaczawskiego, ale także z miejscowości, które nie są w partnerstwie, na przykład z Jawora. Piąty jubileuszowy już jarmark wielkanocny w gminie Paszowice. Jak widzimy, wielu gości, wielu wystawców. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy się dzisiaj bardzo dobrze bawić. Atrakcja na dziś, poza występami artystycznymi, są to zostawione stoły i to, co powiedziałem przed chwileczką, na scenie najcięższe jajo świata, które można podziwiać na terenie koło Gminnego Ośrodka Kultury. Wspaniała inicjatywa, która już od 5 lat promuje nasze tradycje polskie, tradycje lokalne. Impreza, która również wprowadza nas wszystkich w taką atmosferę świąt wielkanocnych. Wystawcy nie tylko z powiatu jaworskiego, ale również goście z zewnątrz, zespoły artystyczne, rękodzieło. To wszystko pokazuje te nasze tradycje, zwyczaje i myślę, że warto tą inicjatywę wspierać i promować. Jak zwykle dla wystawców przygotowaliśmy 3 konkursy. Na stoły wielkanocne, na baby i inne ciasta wielkanocne oraz oczywiście na najładniejszą palmę wielkanocną. Tegoroczny jarmark zaczął się już na początku kwietnia, gdyż organizowaliśmy warsztaty rękodzieła. Mieszkanki naszej gminy i okolic uczyły się malowania pisanek, uczyły się wyrabiania kwiatów z bibuły, a także ozdabiania koszyczków i te warsztaty bardzo przypadły im do gustu. 29 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze odbyły się eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. W wyniku egzaminu ustnego polegającego na odpowiedzi na 3 wylosowane pytania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali Jakub Michałków w kategorii szkół podstawowych, Dominik Melnarowicz w kategorii gimnazjum oraz Michał Tusty w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Cała trójka reprezentować będzie powiat jaworski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 19 kwietnia w Henrykowie Lubańskim. Rozdanie nagród laureatom i wszystkim uczestnikom eliminacji nastąpiło o godzinie 12. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele samorządu powiatowego oraz asystenci europosłów Lidii Geringer de Odenberg i Piotra Borysa. Dyplomy laureatom i uczestnikom turnieju wręczał starosta Stanisław Laskowski, a pozostali goście nagrody ufundowane przez europosłów. W sali rajców Urzędu Miejskiego w Jaworze podsumowano konkurs plastyczny pod hasłem 20 lat Państwowej Straży Pożarnej. Jak nas widzą, tak nas malują. Udział w konkursie brały jaworskie przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja. W pierwszej grupie wiekowej od 5 do 8 lat najlepsze prace wykonali Dominika Wnuk z przedszkola niepublicznego Prymusek, Zuzanna Łękawa z przedszkola publicznego nr 8, Amelia Zain z przedszkola publicznego nr 2, Łukasz Felix z przedszkola publicznego nr 4 oraz Filip Dołęga ze szkoły podstawowej nr 5. W drugiej grupie wiekowej od 9 do 12 lat najlepsze prace wykonali Konrad Tomczak ze szkoły podstawowej nr 4, Iwona Słupczak ze szkoły podstawowej nr 5, Julia Oślak ze szkoły podstawowej nr 4, Jakub Jackiewicz ze szkoły podstawowej nr 5 oraz Katarzyna Dubrawska ze szkoły podstawowej nr 5. W trzeciej grupie wiekowej od 13 do 16 lat najlepsi byli Krystian Jaskuła, Agnieszka Jaroszewicz, Klaudia Bocheńska, Kamil Dębiński, Katarzyna Gomuła. Wszyscy z gimnazjum nr 2 w Jaworze. Wyróżniono także uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze Jakuba Plucińskiego, Michała Calika, Kamila Woźniaka, Mateusza Pawłowskiego i Michała Bobowskiego. Blisko 700 szkół z całej Polski pokonały 4 uczennice zespołu szkół imienia Mikołaja Kopernika w Męcince. Dziewczynki zajęły drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym Klasa ze snów. Klasa ze snów to cieszący się ogromną popularnością konkurs plastyczny pod patronatem Minister Edukacji Narodowej. Tegoroczna 5. edycja konkursu okazała się rekordowa pod względem liczby nadesłanych prac. Do konkursu przystąpiło kilka tysięcy dzieci z blisko 700 szkół z całej Polski. Praca konkursowa nadesłana przez szkołę z Męcinki została wymalowana przez 4 uczennice za pomocą różnokolorowych koralików. Jury zachwyciły staranność wykonania pracy, precyzja oraz ciekawe ujęcie tematu, a także wykorzystanie nietypowej techniki. Uczennice dla swojej szkoły wygrały zestaw multimedialny o wartości 8000 zł, zawierający projektor i wizualizer.
W ostatnim tygodniu marca w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego obchodzono Dni Języków Obcych. Jest to impreza cykliczna, której celem jest zachęcenie uczniów do nauki języków obcych i poznania innych kultur. Przez dwa dni młodzież szkolna brała udział w konkursach, scenek w języku angielskim, symulacjach egzaminu maturalnego oraz pokazach prezentacji. Obchody zakończyły się 30 marca podczas uroczystej gali Dni Języków Obcych. Od kilku już lat w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego organizowane są Dni Języków Obcych. Co roku staramy się, aby impreza była ciekawa, oryginalna i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Jest to także świetny moment, aby ich uaktywnić. Uczniowie chętnie przychodzą z pomysłami i zaangażowaniem biorą udział w imprezie. Podczas gali dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego Wanda Gołębiowska wręczyła dyplomy i nagrody laureatom konkursów językowych. Natomiast uczniowie pod opieką nauczycieli językowców przygotowali prezentację multimedialną i program artystyczny. Wystawiono czerwonego kapturka w wersji niemieckojęzycznej oraz sketch w języku angielskim, list do Pepi. Uczniowie wystąpili z trzema prezentacjami. Diana, królowa ludzkich serc, ciekawostki związane z Wielką Brytanią i niemieckie wynalazki. Nie zabrakło także akcentu muzycznego. Podczas gali usłyszeć można było doskonale znane utwory, m.in. Wannabe czy Białej Rozy. Uroczyste obchody zakończono prezentacją multimedialną, w której zawarto hasło przewodnie tegorocznej imprezy. Języków warto się uczyć. 22 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie w ramach dyskusyjnego klubu miłośników 10 Muzy, połączony z projekcją filmu Co wiesz o Eli? Spotkanie poświęcone było paniom i swoją tematyką nawiązywało do Dnia Kobiet. Dla wszystkich uczestniczek przygotowano upominki. Panie mogły również poznać prawdziwą historię swojego święta, która związana jest ze strajkiem kobiet ciężko pracujących w amerykańskiej fabryce. Natomiast wyświetlony film poruszał kwestię traktowania kobiet w Iranie. Była to historia Eli, która wyruszyła na wycieczkę ze swoją przyjaciółką i jej znajomymi. Pewnego dnia znika bez śladu, a poinformowany o jej zaginięciu narzeczony nie jest zainteresowany odszukaniem żywej narzeczonej, bo bardziej istotne jest dla niego to, czy nie skanbiła się podczas wyjazdu. W minioną sobotę w restauracji Kameleon odbył się festyn Wiosenne Pogotowie. Celem imprezy było zebranie funduszy na zakup urządzeń do pomiaru czynności życiowych, głównie pulsoksymetru dla pogotowia ratunkowego w Jaworze. Program festynu zawierał wiele atrakcji. Między innymi kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, pokazy florystyczne, mierzenie ciśnienia, pomiar cukru oraz konkursy z nagrodami. Sprzedawano także cegiełki, do których dołączono drobne upominki. Do akcji przyłączyli się wszyscy – dzieci, młodzież i dorośli. Najmłodsi przygotowali programy artystyczne. Na scenie zaprezentowały się dzieci z przedszkola nr 4, z przedszkola nr 8, z niepublicznego przedszkola Prymusek oraz z domu małych dzieci. Prawdziwą niespodzianką, zwłaszcza dla przedszkolaków, był występ rodziców w przedstawieniu opowiadającym o nadejściu wiosny. W festynie uczestniczyła również młodzież szkolna. Przed publicznością zaśpiewały dwie grupy wokalne działające przy Jaworskim Ośrodku Kultury – 59400 i Sweet Voices. Natomiast niezależna grupa teatralna Wernisaż wraz z małym wernisażem z klubu Piast przygotowały zabawne inscenizacje utworów Juliana Tuwima. Na zakończenie festynu zagrał zespół Plac Zabaw. I chociaż publiczność nie była liczna, to i tak doskonale bawiła się przy utworach znanych wykonawców, takich jak Lady Punk, Perfect czy U2. Podczas festynu udało się zebrać ponad 2300 zł. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru działająca przy Jaworskim Ośrodku Kultury grupa teatralna Poczekalnia pod kierunkiem instruktora Dariana Wiesnera przygotowała wyjątkowy spektakl Niech Panią Piekło Pochłonie Pani Scrooge. Tytułowa bohaterka o krwisto-czerwonych włosach, którą zagrała Patrycja Jarosz, jest damską wersją tytułowego bohatera filmu Komornik w reżyserii Feliksa Falka oraz Ebenezera Scrooge'a z opowieści wigilijnej. Pani Scrooge wpadła w pułapkę swojego krewnego, dobrodusznego Freda, który zaprosił ją na świąteczną kolację. Niestety nie była to typowa rodzinna uroczystość. Pani Scrooge padła ofiarą podłości żony Freda, Fredzi oraz kąśliwości jego siostry Edzi. Ponieważ scenariusz oparty został również na opowieści wigilijnej Karola Dickensa, nie zabrakło elementu podróży w przeszłość. Tytułowa bohaterka musiała stoczyć więc walkę z demonami minionych czasów, a była to walka o życie córki swojego wieloletniego pracownika, Roberta. Sala Jaworskiego Teatru przez dwa dni, podczas których wystawiano spektakl, pękała w szwach. Młodzi aktorzy, którzy zmierzyli się z ambitnie napisanymi postaciami, zostali podsumowani przez publiczność owacjami na stojąco. A dla młodego artysty to najlepsza nagroda. 24 marca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym odbyło się spotkanie w ramach akcji Przebieranka Niespodzianka. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Przed Siebie. Jest to taka impreza przede wszystkim dla kobiet, ale również wstęp jest wolny dla panów.
dla mężczyzn, na którą przynosimy rzeczy, które są nam zbędne, ale które mogą przydać się innym. To są ubrania, ale również książki, biżuteria, płyty, albumy, bibeloty. Myśl zasady, wymieniaj, nie wyrzucaj. Impreza ta cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Coraz więcej pań przychodzi. Panie przychodzą z dziećmi, babcie z wnukami, wdrażamy też dzieci do tego, żeby też umiały obdarować innych, żeby szanowały to, co mają. I w ten sposób dbamy również o nasze środowisko. To już ósma przebieranka niespodzianka zorganizowana przez stowarzyszenie. Tego typu spotkania przynoszą wiele korzyści. Panie mogą oddać zbędne rzeczy, znaleźć coś wyjątkowego dla siebie, a przy okazji miło spędzić czas i nawiązać nowe znajomości. Warto też podkreślić ekologiczny i wychowawczy aspekt imprezy. Dzięki wymianie nie zaśmiecamy środowiska i tego samego uczą się przeprowadzani przez mamy czy babcie najmłodsi uczestnicy spotkań. 29 marca w Muzeum Regionalnym w Jaworze odbyło się otwarcie wystawy Wałbrzyskiej Porcelany. Wystawa przygotowana została przez Muzeum w Wałbrzychu, Fabrykę Porcelany Krzysztof oraz Jaworskie Muzeum. Dzisiaj odbył się wernisaż nowej wystawy w Muzeum Regionalnym w Jaworze. Jest to wystawa zatytułowana Wałbrzyska Porcelana, a przygotowana została z okazji 180. rocznicy Fabryki Porcelany Krzysztof. Najstarszej fabryki i dzisiaj jedynej, chociaż swego czasu tych fabryk w Wałbrzychu było aż trzy. Dzisiaj jedyną jest Krzysztof, która produkuje i sprzedaje swoje piękne wyroby, ale zaczęła działalność znacznie wcześniej ta fabryka, bo już w XIX wieku, w 1860 roku wyszły tak piękne wyroby, które tutaj w pierwszej gablocie pokazujemy i od tego zaczyna się nasza wystawa, od wyrobów z 1860 roku, poprzez kolejne lata, czas przedwojenny, piękny projekt Fryderyke, która łączy jakby ten czas przedwojenny z czasem obecnej działalności fabryki i nawet czasem dzisiaj na zamówienie ten serwis Fryderyka jest wykonywany, bardzo piękny, bardzo drogi, jak dowiedzieliśmy się na wystawie, bo jest złocony złotem bodajże 16-karatowym, czy nawet 18. A na wystawie prezentujemy oprócz tych, które wymieniłam, kolejne lata, lata 40., lata 50., przepiękne rzeczy z lat 60., między innymi takie projektowane przez artystów figurki, które wówczas cieszyły się wielką popularnością, cieszą się również dzisiaj, bo są poszukiwane, zbierane i zresztą pięknie zdobią nowoczesne mieszkania, mimo że są z lat 60. Zdradzę, że są dalej produkowane, już nie w Wałbrzychu, ale w Ćmielowie, także tam można się udać i pewnie takie figurki za niemałe pieniądze kupić sobie, aż po współczesną produkcję, którą też na tej wystawie prezentujemy. Ja bym chciała Państwa bardzo zachęcić i serdecznie zaprosić do muzeum, bo są to rzeczy piękne. Można też kupić bardzo różne drobiazgi, również piękne z końcówek kolekcji, które już nie są produkowane, czyli kiedyś w przyszłości, niedalekiej, może dalszej, będą też takimi unikatami i dziełami sztuki o wartości muzealnej, no i nie tylko estetycznej również. Wystawa będzie czynna nie krótko, bo aż do 30 sierpnia, także myślę, że każdy znajdzie moment i czas, żeby nas tutaj odwiedzić i zobaczyć te cudne rzeczy. Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć, jak wygląda ręczny wyrób produktów z porcelany, to zapraszamy na obszerniejszą relację z wystawy już wkrótce na antenie telewizji Jawor.